To jest program Wyszukani. Krzysztof Czaban. Jesteśmy tradycyjnie na fontannach i dziś gość wyjątkowy, gość, który w swojej karierze przebiegł 106 maratonów, ale także są na jego koncie inne biegi. Pan Tadeusz Kraska. Witam panie Witam Tadeuszu, serdecznie. Propagator biegania w Radomiu. Jak pan tu wszedł, to zadałem pytanie, czy biegnie pan w półmaratonie w czerwcu? Nie biegnie pan, bo go pan organizuje. No niestety nie biegnę, bo organizuję i nie da się pogodzić tych dwóch rzeczy, organizacji, za którą się odpowiada i startu w tejże imprezie. Próbowałem kiedyś, można dziś powiedzieć w zamierzchłych czasach, ale raptem kilka czy kilkanaście lat temu, tak, było to możliwe, kiedy startowało 100-150 osób. A dzisiaj? Nieodległe to czasy, kiedy pisaliśmy w naszej gazecie Echo Dnia o wielkim sukcesie. Frekwencyjny. Tak, przekroczyliśmy 100 osób w biegu Puchar Rektora, jeśli chodzi o udział zawodników. I pamiętam, że w tej setce było około 60 zawodników z Warszawy i 20, tam 2-4 Radomian. A dzisiaj ta liczba to już ponad 700, a pewnie do 1000 dobije do 21 czerwca. No myślę, że tak. Pomimo tego, że sezon w pełni i tych imprez przy tym boomie biegowym w całym kraju przybywa, stąd i konkurencja i tutaj jest zawsze niepewność co do przewidywanej, a rzeczywistej osiągniętej frekwencji. A proszę powiedzieć, ten półmaraton właśnie radomskiego czerwca upamiętnia wyjątkowe wydarzenie, z którym się zawsze chwalimy i obnosimy i nie ma co do tego wątpliwości, ale to jest największa czy najbardziej prestiżowa impreza radomska, biegowa impreza radomska? Według mojej oceny tak, ale... Nie. Ale Artur Błasiński powiedziałby, no właśnie, że kaziki, tak? Właśnie, nie mogę tak Ale mówić, ja pana pytam, panie Tadeuszu. Według mojej oceny tak, dlatego że, może w ten sposób, że ona wnosi to, o co zabiegałem. Ja przez bodajże 2 czy 3 lata starałem się poprzednich władz miasta Radomia o to, żeby tą imprezę zrealizować i o to, żeby ona miała taki kształt, jaki ma właśnie, żeby łączyła w sobie cechy właśnie przypominające, cechy historyczne, przypominające wydarzenia czerwca 76 i bardzo porządnej imprezy sportowej na właściwym poziomie, za testem trasy, z ciekawą trasą i to myślę, że się udaje i to początkowo, tak jak powiedziałem, miałem władze opory, ale udało mi się przekonać i natychmiast zostało to zdanie zmienione i po pierwszym półmaratonie usłyszałem, no nie wyobrażamy sobie, żeby tą imprezę po prostu nie kontynuować. Przepiękny medal, co macie teraz okazję także zobaczyć, bo prezentujecie ten medal na profilu, na fanpage'u Biegiem Radom. Panie Tadeuszu, mówi pan o ciekawej trasie. No właśnie, ja też mam zamiar wziąć udział w tym półmaratonie i go przebiec. Ciekawa trasa. Co to znaczy ciekawa trasa w czasie biegu? Bo ja nie mówię tylko o radomskim, ale generalnie no pan tych ciekawych tras na swoim koncie ma mnóstwo. Ciekawa trasa nasza, radomska, to jest trasa po pierwsze, która pokazuje miasto, a po drugie rys historyczny jest fantastycznie pokazany, czyli przebiegamy w tym roku przez wszystkie miejsca, praktycznie przez wszystkie miejsca związane z wydarzeniami czerwca 76 i tak po kolei. Więc mamy Leśniczówkę, czyli Komitet Wojewódzki Partii, mamy budynek milicji na ulicy Kilińskiego, mamy następnie zakłady naprawcze taboru kolejowego Nadomagalskiego, Radoskór Nadomagalskiego i przebiegamy przez teren byłych zakładów metalowych Waltera na ulicy 1905. Tam, gdzie teraz roku. Jest tam Zagłębie. Tak, także jesteśmy we wszystkich tych miejscach istotnych dla tych wydarzeń. Chcemy te miejsca w jakiś sposób oznaczyć, ażeby uczestnicy biegu też widzieli, że to jest właśnie to miejsce. Także, że to myślę, czyli chcemy się pochwalić. I a jednocześnie organizatorzy innych biegów także właśnie, jeśli chcą, mają ten rys historyczny wpisany, to rozumiem, właśnie o to chodzi, żeby się chwalić tymi miejscami. Tych innych biegów historycznych rysów tak za wiele, bym powiedział, nie ma. Troszkę jest. U nas generalnie bardzo modne i popularne są biegi Konstytucji 3 Maja, bądź biegi Niepodległości. Natomiast tych innych historycznych tak wiele nie ma. No jest Maraton Solidarności w Gdańsku. To taki z imprez takich istotnych, znaczących. Dlatego cieszymy się bardzo, jeśli możemy właśnie ten
wątek historyczny wplatać. Staramy się, żeby przy okazji każdej edycji kolejnej coś nowego pokazać, żeby nie było to nudne, żeby to zachęcało tych, którzy już byli w Radomiu, do kolejnego przyjazdu. I myślę, że nam się to uda. Panie Tadeuszu, gdy cofniemy się parę lat, to dzisiaj serce panu rośnie? Obserwując, idąc przez Żyromskiego, daję sobie głowę pod topór włożyć nawet, że gdybyśmy się przeszli, to w ciągu godziny znajdziemy jakiegoś biegacza. Rośnie bardzo, tylko jednocześnie niekiedy mam takie, to oczywiście żarty mówię, przykre takie spojrzenia, bo kiedyś jak biegałem, to wszystkich znałem, co biegałem. Nie? Kiedyś jak startowałem na imprezach w okolicy Radomia, czy do Warszawy włącznie, to większość zawodników było mi znanych. Dzisiaj biegnę ulicą i niestety wiele osób nie zna, no zdecydowaną większość nie znam, ale z drugiej strony niekiedy jestem mile zaskoczony, gdy stoję gdzieś tam w sklepie, bądź biegnę i ktoś mi się kłania. No, czuję się niekiedy troszkę zażenowany. Że ja go nie znam, nie tak, kojarzę. A wszyscy pana znają, pan sklepie, to organizuje. Mam tu w sklepie takiego klienta, którego już dwukrotnie spotkałem i no dzień dobry, panie Tadeuszu, co tam, kiedy to tam ten bieg i coś, tak no jak prawie, że mój bliski kolega, no oczywiście nawiązuje kontakt i jest fajnie. I robi się to popularne. Robi się to popularne i coraz więcej młodych ludzi widzę i to mnie bardzo cieszy, bo był taki moment, ten wcześniejszy, gdy biegaliśmy, gdzie raczej średnia wieku osób startujących oscylowała gdzieś, powiedziałbym, 45 i wyżej. To byli tacy najliczniejsi uczestnicy tych imprez biegowych. Jeśli chodzi o starty oczywiście, być może, że w samym treningu to troszeczkę inaczej wyglądało, ale jeśli chodzi o starty, teraz jest cała masa osób młodych. Jeżeli chcemy zachęcić do biegania, to od czego powinniśmy zacząć? Łatwo przekonać ludzi do biegania? No, popularność już, że tak powiem, przybliża, to ułatwia ten start, prawda? Bo biegam ja, ale biega moja koleżanka, biega już prawie ktoś z rodziny, więc myślę, że tu łatwiej wyjść i odważniejsi są ci początkujący, jak to było drzewiej, kiedy spotykałem przeważnie biegających o zmroku, bo jestem zapracowany, co w większości przypadków było tylko takim łatwym tłumaczeniem na tą okoliczność. Natomiast wyjście jest bardzo proste, parę prostych zasad wystarczy, czyli nie należy przesadnie demonizować stroju profesjonalnego, wystarczy but i myślę, że dzisiaj but nawet i sieciówek, tylko przeznaczony do biegania na początkujące te trzy pierwsze miesiące, myślę, że zupełnie też jest wystarczający. Ale but to podstawa, rozumiem, but tak? To podstawa, oczywiście. Z tym, że nie ma sensu w pierwszym okresie wydawać dużych pieniędzy na rozbudowane różnego rodzaju systemy wbudowane w porządnych, drogich butach przeznaczonych głównie dla osób wyczynowo uprawiających bieganie, tylko ważne, żeby to był but do biegania i tak jak powiedziałem, już but z sieciówki może służyć w tych pierwszych miesiącach po to, żeby po prostu nie zaczynać od, bo wiele osób właśnie potrafi tak zacząć, od porządnego stroju, wypasionego, a chęci się kończą na drugim, trzecim treningu. Się powinno biec na początku, jako początkujący biegacz, tygodniowo powiedzmy przebiegać. Próbować od najmniejszych dystansów. W pierwszym tygodniu nic nawet nie przebiegać. Może tylko podbiegać sobie i wplatać, że w pierwszy trening to bieg to jest załóżmy 20-30% dystansu i w kolejnych gdzieś tam. I systematycznie myślę, że miesiąc czasu osoba przeciętnie przygotowana bez jakichś specjalnych predyspozycji biegowych i bez specjalnych jakichś przeciwwskazań zdrowotnych oczywiście, to po miesiącu jest w stanie swobodnie, spokojnie te 5 km biegiem ciągłym pokonać. A jak pan podchodzi dzisiaj do tego, co robią biegacze, czego ja też się nie kryję, nie wiem, selfie z biegu, zdjęcia, to wszystko, cała ta otoczka, tak, nie wiem, na uszy muzyka i tak dalej, i tak dalej. Swego czasu koleżanka przesłała mi w znalezione gdzieś tam w sieci taki rysunek, że to chyba 94 czy któryś, no w każdym razie w latach 90. biegacz, ręcznik, woda, ćwiczenia, rozgrzewka, w latach
właśnie już teraz współczesnych, biegacz to selfie, Facebook, chwalenie się i tak dalej, i tak dalej. Różnica w podejściu. Różnica jest, ja chyba nie jestem, może moja opinia nie jest pewną opinią taką średnią, pewną przeciętną, bo chyba myślę, że obarczony jestem jednak tym, co było wcześniej. Jak postrzegałem to wcześniej, obarczony jestem również chyba i wiekiem, i doświadczeniem, więc może i umiejętnością obsługi się również z urządzeniami elektronicznymi nowoczesnymi, więc tutaj też trochę jestem ograniczony. Powiem tak, słuchaweczki, muzyka w czasie biegu jak najbardziej. Słuchaweczki, muzyka w czasie zawodów już nie do końca. Dlatego, że częstokroć wpadamy w sytuacje jakieś kolizyjne, ciasnoty i tak dalej, gdzie trzeba coś powiedzieć, coś usłyszeć. Osoba ze słuchaweczkami oczywiście nie zareaguje. Osoba biegająca ze słuchawkami częstokroć na ścieżkach rowerowych, czy ścieżkach wspólnych dla biegaczy, gdzie są udostępnione ścieżki i dla rowerzystów, no ze słuchaweczkami niekiedy może stworzyć zagrożenie głównie dla siebie, bo rowerzysta może być z mniejszym jakimś uszczerbkiem dla zdrowia i jest to trochę niebezpieczne, ale wiem, że to nakręca. Nigdy sam nie próbowałem, ale nieraz miałem ochotę. Czyli rozumie pan tak, że to podejście współczesne, tak? Natomiast oczywiście jak ze wszystkimi innymi działaniami, no przesada. No taką mamy naturę. Jedni chcą w ciszy, w spokoju realizować swoje hobby, inni chcą każdy trening, każde wyjście uwiecznić. No ja mam takie przypadki, mam takich kolegów, którym mówię, wiesz, możesz mi zrobić jedno zdjęcie na treningu. No nie chcę na treningu być obfotografowany. Znałem taką historię, gdzie Nike organizowało taki bardzo poważny konkurs z bogatymi nagrodami, ale kończył on się wspólnym startem tych najlepszych, którzy tam najlepsze te wyniki z miesiąca z treningów mieli. Między innymi startował ksiądz Piotr Popis tutaj z Pionek, który tu nieźle biegał w naszej okolicy. W tej chwili się szykuje do wyjazdu na misję, ale ksiądz opowiadał, jak właśnie rywalizował z dziewczyną z Warszawy. Byli prawie łeb w łeb w tych kilometrach, bo tam aha, się... bo to się, tak, rozumiem, w sieci. No i na starcie tak. Dziewczyna wyszła, spojrzała na księdza, że to jest... Ruszyli, ksiądz ostro w swoim tempie, dziewczyna zeszła po 10 metrach, nie? Oszukiwała po prostu i wykorzystywała to, że no nie jest to możliwe do sprawdzenia, więc tutaj też można wpaść w pułapkę, ale to takie chyba marginalne są przypadki. Wracając trochę do tego, jak to się zaczęło, pan miał 51 lat, ja wieku nie liczę. Tak, ale tak. Styczeń 2000 dokładnie. Kiedy rzucił pan palenie? Rzuciłem palenie 9 miesięcy wcześniej. Czyli w wieku 51 lat, po 30 latach zaczął pan powrotem biegać dużo częściej, bo biegał pan ostatnio jako uczeń. Potem 30-paroletnia przerwa. Próbowałem, w międzyczasie tak zwanym, próbowałem też takie zrywy miałem. Tam 1-2 miesiące, po kilka treningów. Ale się nudziło. Ale brak po prostu było systematyki, poza tym charakter pracy, poza tym inne jakieś przywary. Moje nie pozwalały mi na to, żeby to i w końcu ciach kontynuować. I w końcu pan Tadek wszedł na wagę 100 kg, więc mama moja chorowała na astmę, to koledzy moi znają moje powiedzenie, że to mam dziedziczną, prawda, astmę. Po schodach już widziałem, że wchodzę w sposób taki ekonomiczny, a nie normalny. No, po rzuceniu palenia ta waga oczywiście wcale nie malała. To się to trzymało, więc ruszyłem na szlak i się zaczęło. I jestem bardzo szczęśliwy, już byłem konsekwentny aż do bólu w tym pierwszym okresie. Do dzisiaj. W tej chwili oczywiście troszkę może lżej, no z wielu względów, nawet i ze względu na wiek, nawet i ze względu na stan zdrowia, nawet i ze względu na szereg innych rzeczy, ale wtedy po prostu to mnie fajnie kręciło i tutaj właśnie to, o czym pan mówił wcześniej, o tych selfie, o tych różnych innych, wtedy też wpadłem, ja jeszcze internetu nie korzystałem, ale wpadłem w taką manię rywalizacji. Czyli startowałem w jakichś zwariowanych biegach, gdzie tam jakieś punkty, Grand Prix Polski, coś tam. Chory, zdrowy, nie patrzyłem. No i po 3 latach, 2,5 roku praktycznie doprowadziłem do upadku firmy, którą prowadziłem. To zbieganie? Tak jest. I musiałem prawie rok czasu mieć takiego rozbratu, zmienić profil działania w firmie i tak dalej, i tak dalej. Zrozumiałem, że po prostu uzależniłem się od biegania w sposób taki, że się to stało po prostu powodem, no, mówię, kłopotów firmowych.
No i myślę, że przyszło to opamiętanie i sądzę, że w tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że potrafię wpisać tą swoją pasję w hierarchię ważności życia dnia codziennego. Jeden bieg, który pan zapamiętał z tych 106 maratonów, czy też powiemy, że pan przebiegł także dwa razy po 100, takie kilkunastogodzinne biegi, no więc, ale jeden, czy jest taki jeden, który naprawdę z łezką wokół, z rozrzewnieniem, fajnie tam było? Ciężko właściwie mi powiedzieć. Ja jestem typem chyba, który kocha bieganie, więc dla mnie ważny jest sam udział. Ważne jest, żebym był na tym biegu potraktowany jako uczestnik i ważny, bardzo ważny tego przedsięwzięcia, żeby organizator mnie nie lekceważył, żeby zapewnił mi minimum, czyli bezpieczną trasę. No dobrze by było, jakby i wyniki były rzetelne po biegu i w zasadzie to mnie wystarcza. I cieszą mnie wszystkie tego typu biegi. Kocham biegi w małych, bardzo kameralnych miejscach. Bardzo kiedyś lubiłem biegi włoskie, które cechuje, takie małe biegi włoskie, może nie te największe, które cechuje bałaganiarstwo totalne, ale równoważone albo zdecydowanie przewyższa te niedociągnięcia. No, atmosfera tych biegów, rodzinna, szaleństwo, no, doping, no, wiele, wiele takich fajnych spraw, których nigdzie indziej się nie spotykało. Kraje południowe właśnie to. Kochają biegi. Podejście ludzi do tej pasji, lajcikowe takie, nie napinanie się na wynik za wszelką cenę, tylko właśnie taki luzik. To mi bardzo odpowiadało. Jeden bieg właściwie w swoim karierze, jeśli tak można nazwać, biegowej, chyba zapamiętam, bo jest jeden bieg, którego nie ukończyłem, w sensie miałem startować na dystansie maratonu. Była opcja, możliwość zmienienia na dystans półmaratonu i zmieniłem to za namową kolegi lekarza, zresztą anestezjologa, który sam też to zrobił wcześniej. I jak widział, że ja idę na cały maraton, mówi, daj sobie spokój, szkoda zdrowia. Biegaliśmy w bardzo ciężkich warunkach w kopalni potasu w Niemczech. To jest coś takiego a la nasza bochnia, czyli kopalnia muzeum, bez tlenu, bez wentylacji właściwej, no strasznie. Chyba wąskie ścieżki, chodniki, no, prawda? No, kręte, górzysty bieg z tumanami pyłu takiego, wręcz widoki kosmiczne, bo jakieś wnęki, w których było widać pozostawione sprzęty, które już tam zakurzone stały, po prostu już nieopłacalne było ich wydobycie, więc wrażenia niesamowite. Mam na rozkładzie, bym powiedział, szereg takich ciekawych biegów, takich nietypowych i to mnie bardzo cieszyło, nie? Że udało mi się taki bieg w Greenwich, w Londynie, w tunelu na przykład, był bieg na stulecie otwarcia tunelu przejścia podziemnego pod Tamizą, gdzie było 100 osób z całego świata, mnie się udało tam w tej grupie znaleźć. No i tam pomagałem i wygrała Polka w kategorii kobiet, znana ultramaratonka Basia Szlachetka, nieżyjąca już od kilku lat, starsi biegacze pamiętają, to legenda w ogóle biegów maratońskich, która ma na koncie kilka wpisów w księdze Guinnessa, w księdze rekordów i Basia. Chyba najwięcej w ciągu roku jednego, tak, prawda? W pierwszym debiutanckim roku zrobiła 56 maratonów i Basia tam właśnie walczyła. Ja jej pomagałem przez, no myślę, jakąś 1/3 dystansu. Panie Tadeuszu, mówimy o tych najciekawszych biegach, a ja panu gwarantuję, że najciekawszy będzie półmaraton w czerwcu. Oczywiście, że tak. Na naszym lokalnym podwórku nie ma innego biegu. No to zapraszamy i zachęcamy do udziału w tej imprezie, bo 21 czerwca odbędzie się półmaraton z przepięknym zakończeniem na stadionie w Radomiu. Pomyślałby pan kilkadziesiąt lat temu, że tak to się będzie kończyło? No nie, kilkadziesiąt lat temu nie, choć biegałem na stadionie, kończyłem, bo biegałem w klubie takim. Ale tam kiedyś była przecież dookoła jakby... Po żużlu. I trasa rowerowa przede wszystkim, tak? Ale to troszkę inaczej. Ja jestem kaliszaninem, nie radomianinem. I też taki stadion mieliśmy z taką bieżnią torową, stadion torowy Włókniarza Kalisz, jeden z niewielu, Proń Radom. To było kilka klubów i chodziłem z ojcem na właśnie wyścigi takie torowe. I takie słynne były wyścigi za motocyklami, gdzie jeździły motocykle z taką, prawda, rolką z tyłu i kolarze jeździli, także to były super wspomnienia. A też. Mamy zaprosić na ten bieg, więc zapraszamy. Zobaczymy, jak to będzie w czerwcu. Tak jest. W zdrowym ciele zdrowy duch, to hasło, rozumiem, panu cały czas przyświęca. Nie odpuszczam. Dużo zdrowia. Dzięki serdecznie. A, jeszcze. O, właśnie. Tu pan był? Tu byłem, mają ze mną problem. Jak to? To nie, to inaczej. To ja nie pytam o problemy,
Tylko zachęcam, bo mam zaproszenie i karnet miesięczny dla pana Tadeusza Kraski, nazwiska nie odmienione, ale Tadeusza Kraski, na upoważniające do skorzystania z miesięcznego karnetu Open dla pana przez 30 dni w ofercie. Zajęcia odchudzające, siłownia, fitness, grota, solna, sauna, sucha, łaźnia parowa. Może z któryś właśnie z tych pan skorzysta w PopGymie? No może spróbuję, choć po którymś zbiegu. Oni mnie tu namawiali, już ja z nimi troszeczkę jestem z PopGymem w kontakcie. No to może nie dużym, ale... To będzie pan w większym. Tak, ale się umówmy, dobra? Ale ja ich mówię, słuchajcie, ja to tylko z przyrodą. No ale zapraszamy. Oczywiście. Żeby pan także odwiedził PopGym, to miejsce. Może saunę. To miejsce, no właśnie. Regeneracja. Bo jest, zawsze dla każdego się coś znajdzie. Okay. Dzięki ślicznie. Dzięki wszystkiego bardzo. Dobrego. Dziękuję wzajemnie.